witam Państwa bardzo serdecznie z Rogowa Opolskiego. Za nami przepiękny zamek, o którym dzisiaj będziemy sporo mówili. Kłaniamy się serdecznie, Anna Święcicka. I Jakub Biel, witamy bardzo, bardzo serdecznie. Zamek rzeczywiście z bogatą historią i z bogatym także wnętrzem, bo tutaj znajdują się wyjątkowe rękopisy, starodruki, o których dzisiaj także porozmawiamy w programie Opolski na żywo. Będzie nieco o mieszkańcach Rogowa, a żeby Państwu przybliżyć, czym się zajmują, ano zajmują się między innymi wyjątkowymi wypiekami, bo tutaj jest piekarnia, która już kupę lat działa i pokaże nam, co dobrego wypieka i dokąd dociera z Rogowa Opolskiego. Szanowni Państwo, w Rogowie Opolskim jest też wspaniały, zabytkowy kościół z niezwykłą chrzcielnicą, tak więc warto pooglądać dzisiejszy program i dowiedzieć się tych różnych ciekawostek. Straż, tak na dobrą sprawę. Tak właśnie, są OSP, też Pani strażacy. OSP działa też tutaj bardzo długo, od chyba 1893 chyba roku, tak. A od 1902 to na pewno mają wyjątkowy stary wóz sikawkowy. Dokładnie tak jest. Drodzy Państwo, dużo ciekawych, wspaniałych gości, też bardzo młody, 16-letni utalentowany rzeźbiarz, tak więc dużo ciekawych tematów. To wszystko w programie na pewno. Oczywiście, natomiast studia mobilne jak zwykle z nami, więc warto przyjechać tutaj do Rogowa Opolskiego i spróbować swoich sił jako prezenter telewizyjny. Co więcej, drodzy Państwo, przypomnimy to, co działo się tydzień temu działo w pięknych okolicznościach przyrody, w pełnym słońcu i było cudownie. Muzeum Wsi Opolskiej w Wielką Sobotę tydzień temu. Dziś zaczyna padać deszcz, ale może to jest taki wiosenny deszcz. Przegonimy na pewno. Przypomnijmy, co było tydzień temu dokładnie w Muzeum Wsi Opolskiej. To był program taki z akcentem świątecznym. Przyszedł do mnie i powiedział, proszę Pani, a ja Panią kocham. No, ja Ciebie to też. Ale troszkę inaczej. Więc zielona kroszonka. Kroszonka zielona. Ja mam jedną rzecz, no bo jak się w takim, o, drodzy Państwo, jak się nie zakochać i go sobie nie przygarnąć? Kuba, jedz, bo to żurek zrobiony z serca. Ale ja chciałem, żebyś sobie ciumknął, ciumknij sobie. To ja już za chwilkę tylko zapowiem jeszcze, że teraz będziemy rozmawiać o tym bardziej takim duchowym wymiarze świąt, dobrze? To zanim ale to porozmawiamy, szybko to ciumknij. Jeszcze o tym cielesnym. Proszę bardzo. Pyszne. No my Panią bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Ojej. A nie, to mężatka była, bo miała czepek. No i co teraz będzie? Nie wiem, może się mocniej obrazić. Ja wiem, co będzie. Historia dobrych wypieków w Rogowie Opolskim sięga 50 lat na pewno, a być może nawet dużo, dużo więcej. Porozmawiamy w tej chwili o właśnie jednej z wyjątkowych piekarni. Spadło nam chleb? Chleb ożył chwilowo, tak. Z piekarni działających właśnie w Rogowie Opolskim, która robi przepyszne rzeczy, o czym mam nadzieję kiedyś Państwo się przekonają, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Witam serdecznie, z nami jest Pani Magdalena Torka, kierownik piekarni. No i oczywiście wypieki wspaniałe, różnego rodzaju chleby i bułki. Bo właśnie, najważniejsza jest ta różnorodność. Chociaż tutaj mam wrażenie, że widzimy głównie pieczywo pszenne. To jest pieczywo mieszane pszenno-żytnie. Do niektórych bochenków chleba dodajemy ziarna, tak jak tutaj na przykład do chleba chłopskiego. Są tam ziarna siemienia lnianego, sezamu, słonecznika, który jak wiadomo wpływa nam bardzo dobrze na trawienie. Ogólnie wypiekamy na naturalnym zakwasie żytnim. W piecu węglowym jeszcze tak tradycyjnie, starodawnie. Receptury są opracowywane długo. Często przeprowadzamy degustacje naszych stałych klientów. I liczymy na ich wypowiedź i później wprowadzamy w sprzedaż dany produkt. A zdarza się tak, że ktoś mówi, a chciałbym sobie upiec chleb w domu, ale potrzebuję naprawdę dobry zakwas i przychodzą do Państwa po zakwas? Owszem, przychodzą. Również udostępniamy taki produkt w naszym sklepach firmowych. Generalnie z pieczywem jest tak, dlaczego odłożyłem moją deskę pomocniczą, że dobry chleb poznamy nie po zapachu, a chociaż po dźwięku. Też. A po dźwięku głównie. Chciałem sobie sprawdzić, czy to rzeczywiście słychać, więc Aniu, podstaw nam mikrofon, proszę. Proszę i zobaczymy, bardzo. Czy to działa. Chrupie. No, chrupie, słyszę, ale ja podobno też należy postukać tak. Prawda? Jeżeli jest taki głuchy dźwięk, to wtedy znaczy, że jest dobrze wypieczony w środku. Mhm. Że nie jest surowy. Jest głuchy dźwięk. Jest faktycznie. Głuchy dźwięk. Tak powinno być. Dokładnie. No dobrze, co jest tak naprawdę najważniejsze w pieczeniu chleba, oprócz dobrego zakwasu?
No, oprócz dobrego zakwasu, tak jak już Pani wcześniej wspomniała, dobór mąk, mieszanek mąk, który u nas piekarz dobiera odpowiednią ilość mąk. Przepyszna ta mąka. Mąk żytnich i pszennych. Wtedy nazywamy je bardziej pszenno-żytnimi chlebami. Według proporcji mąk. I następnie jest obróbka ręczna. Bez tego nie ma, wiadomo, chlebka, bo jeszcze nie jesteśmy tak zmechanizowani, żeby ten chleb był bardzo dobry. Ale również wypiek, piec ma znaczenie. My aktualnie pieczemy na naturalnym zakwasie żytnim w piecu węglowym, który nadaje ten smak odpowiedni. Rogów Opolski, niewielka miejscowość, a dokąd docieracie? My, jeżeli rozwozimy pieczywo praktycznie na całe województwo opolskie. Mhm. Czyli w Opolu również znajdziemy? W Opolu również znajdziemy. No nie da się ukryć, że ludzie bardzo często są na diecie i mówią, nie no, pieczywo tuczące. Prawda to? Każdy klient znajdzie coś dla siebie. Mamy również taki chleb pod nazwą Fitness, który jest z dużą ilością błonnika oraz białka. Wiadomo, białko buduje i regeneruje nasze mięśnie. A błonnik sprawia, że praktycznie jelita lepiej pracują. I spalanie jest wtedy większe. No i taki klient je taki chleb, więc on nie tuczy, ma niską zawartość kalorii. Tylko czy ciemne pieczywo również? Ciemne pieczywo również, ale tutaj idziemy stricte naprzeciw naszym klientom, takim fitness, i oni właśnie jedzą ten chleb. Są bardzo zadowoleni. Że fitness jest coraz bardziej modny, no to i chleb można dostosować do tej diety, dokładnie, prawda? Oczywiście. A czy są jakieś życzenia klientów czasami? Dziwne. Wie pan, pani co, dziwne. No nie spotkałam się z takimi rzeczami. Ale również mogę powiedzieć, że produkujemy chleb dla osób chorych na cukrzycę. O, to fantastyczny pomysł. Jest to chleb z niskim indeksem glikemicznym, który obniża poziom cukru we krwi. I klienci, nawet spotkałam się z takim klientem, że musiał zmniejszyć dawkę insuliny, która jest przyjmowana. Proszę, czyli chleb działający wręcz leczniczo w takim razie. Można, drodzy Państwo. Wydawać by się mogło zwykły chleb z Rogowa Opolskiego. A tu proszę, jakie prozdrowotne właściwości posiada tenże chlebek. Więc jeżeli będą Państwo, zachęcamy. Ale my dziś jeszcze do Pani wrócimy. I akurat będzie słodko. Będzie słodko. Tak. Ale to za jakąś dłuższą chwilę, drodzy Państwo. A teraz felieton, który przygotował Kuba, będąc tu kilka dni wcześniej właśnie w Rogowie Opolskim, żeby pokazać Państwu atrakcje tego wspaniałego miejsca. Tereny Rogowa Opolskiego były zamieszkane od dawna. W średniowieczu Rogów miał być siedzibą templariuszy, którzy mieli wybudować tutaj zamek wodny, a z tego zamku miały prowadzić podziemne ganki do zamków w Otmencie i Krapkowicach. W 1335 roku pierwszy raz został wzmiankowany murowany kościół parafialny, wówczas należący do parafii w Głogówku. Samodzielna parafia w Rogowie funkcjonuje ponownie od 1926 roku. Największą atrakcją Rogowa Opolskiego jest bez wątpienia zespół zamkowo-parkowy, który jest własnością Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu od 1965 roku. W zamku mieszczą się cenne zbiory biblioteczne, starodruki, rękopisy, grafika i kartografia zabytkowa. Prezentowana jest stała wystawa poświęcona historii książki. W dawnych salach balowych znajduje się obecnie centrum konferencyjne. Znajdujący się nieopodal park o powierzchni około 20 hektarów powstał w latach 70. XIX wieku. Dookoła pałacu rozciąga się fosa z mostem kamiennym, a nieopodal zamku zachowała się kaplica grobowa. Park posiada liczne okazy starodrzewia, m.in. buki, dęby i tulipanowce. Zespół pałacowo-zamkowy w Rogowie Opolskim to idealne miejsce dla osób poszukujących spokoju. Są tu miejsca noclegowe znajdujące się w domu pod Kogutkiem, mieszczącym się nieopodal zamku. Ten postawiony w 1915 roku budynek w stylu neogotyckim z okrągłą wieżą, na szczycie której umieszczono blaszany wiatrowskaz w kształcie koguta, początkowo był najprawdopodobniej przeznaczony dla gości i myśliwych polujących w okolicznych lasach. Zamek w Rogowie Opolskim skrywa zdecydowanie więcej tajemnic, o których porozmawiamy już za chwilę.
To była historia rogowa opolskiego w pigułce. Zobaczyli Państwo zamek z zewnątrz, przepięknie otaczający go park, a teraz dowiemy się o tym, jakie tajemnice kryje zamek w Rogowie Opolskim, czy są związane z nim jakieś legendy. Opowie nam o nich pan Tadeusz Chrobak, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, która zarządza tym obiektem. Dzień dobry. Dzień dobry, dyrektor. Witam serdecznie. Zamek XIV wieku, może i wcześniej, jeżeli już taki stary, to zawsze musi mieć jakieś tajemnice. Jedną z pierwszych tajemnic, którą ja podtrzymuję, że jest bardzo dla nas ważna, to jest fakt, że tutaj prawdopodobnie byli templariusze, a tam, gdzie oni byli, tam był skarb. I mogę twierdzić, że biblioteka i ja jesteśmy jednymi z bogatszych ludzi, bo gdzieś mamy ten skarb i niech on sobie spokojnie jeszcze odpoczywa. A czy w tej pięknej przestrzeni straszy? No, oczywiście, tak jak w każdym zamku, wręcz powinno straszyć, bo to jest ta istota, ten duch zamku. Jest tutaj duch i straszy, ale żeby spotkać tego ducha, trzeba sobie na to zasłużyć. A w takim razie to jest biała dama, czy może jakiś rycerz? To zależy, komu się ma pokazać. Kobiecie to na pewno rycerz. Piękny rycerz, nie wiem, bo nie widziałem, ale panie przebywające tutaj mówiły, że widziały takiego rycerza. Panowie oczywiście czekają do dzisiaj na białą damę. Myślę, że jeżeli się dobrze kiedyś sprawią, to na pewno biała dama się pokaże. A na to trzeba również zasłużyć. A czy to prawda, że pomiędzy zamkiem a Krapkowicami bądź kościołem jest jakieś tajemne podziemne przejście? Jest legenda, ludzie opowiadają o tym, że zamek miał podziemne przejścia z zamkami okolicznymi. Ja już nie mogę zliczyć, ile tych podziemnych przejść było tutaj w okolicznymi zamkami. Myśmy kilka lat temu penetrowali podziemia, jest tutaj taka studnia średniowieczna. Próbowaliśmy wejść głęboko w nią. Niestety wody podskórne nie pozwoliły dalej wchodzić. Jest takie odgałęzienie, które by mogło stwierdzić, że było jakieś podziemne przejście między zamkiem a kościołem. Jest to zamurowane, taka wnęka jest. I to by miało swoje jakoś logiczne uzasadnienie. Legendy legendami, ale zamek zmienia się. Pałac cały czas się rozwija. Jesteśmy po renowacji, która miała miejsce w ubiegłym roku. Ale jakie plany dalsze? Co dalej z tym zamkiem będzie się działo? To znaczy zamek cały czas się remontuje, odnawia. To jest taka perełka. Ja to nazywam taka bomboniera. Nie jest to duży zamek. Tak jak mówiłem, powstał ileś tam wieków temu. Ostatni właściciele z XVIII wieku, Chałgwicowie, tu również rozbudowywali go. Była to główna siedziba Chałgwiców. Potem stał się letnim zamkiem. Główna siedziba była w Krapkowicach, ale obojętnie gdzie oni byli, zawsze to była siedziba rodowa Chałgwiców. I jakie plany mamy w tej chwili? Żeby ten zamek był coraz piękniejszy, żeby tutaj było jak najwięcej zbiorów historycznych, bo jest to miejsce przechowywania zbiorów zabytkowych, jest to ochrona dziedzictwa kulturowego, ale również materiał badawczy dla naukowców, pozwalający badać przeszłość, ale i również ochraniać pewne dokumenty, które mają służyć jeszcze wiele, wiele lat. Panie dyrektorze, może nie każdy wie, dlaczego Wojewódzka Biblioteka Publiczna jest właścicielem tego zamku. Jak to się stało wiele lat temu? Niestety zamek w Rogowie spotkała taka historia, jak wiele zamków na Opolszczyźnie. Po okresie, po wojnie przejęły gospodarstwa rolne. Był tutaj spichlerz zbożowy, było przedszkole. Dotąd to wszystko istniało, dopóki zamek nie zaczął się walić. Opuszczono to, a jak już był zamek opuszczony, to było to miejsce penetracji dla okolicznych mieszkańców. I ostały się tylko mury, bez okien, bez niczego. I w latach 60. pani konserwator wojewódzka Krystyna Jasionowska wraz z dyrektorem byłym Wojewódzkiej Biblioteki podjęli decyzję o odbudowie zamku. Była taka idea, zrobimy tutaj bibliotekę i
udało się i chyba szczęście, bo zamek w ten sposób ocalał. I są tutaj faktycznie wspaniałe zbiory, ale to nie tylko te zbiory przyciągają ludzi do tego zamku, bo to jest też miejsce, które można odwiedzić, w którym można pobyć, gdzie można się przespacerować po przepięknym parku. Znaczy, my mamy to szczęście, że mamy w Rogowie dwa obiekty, tak można powiedzieć, objęte szczególną ochroną, podlegające ochronie prawnej, czyli oddzielnie wpisany jest park do rejestru zabytków i oddzielnie zamek plus taki domek, my to nazywamy dom pod kogutkiem, Cavalier House. Przepiękny park. On kiedyś był dużo większy. Biblioteka jest w posiadaniu ponad 4 hektarów parku. Drzewostan przepiękny. Cały czas dbamy o to, żeby się ostał i udaje się. Oczywiście pogoda czasami nam nie sprzyja. Powódź spowodowała pewne zniszczenia kilka lat temu, huragan. Ale staramy się leczyć te drzewa, które są. Staramy się uzupełniać księgozbiór, także, że uzupełniać drzewa. Przepiękny park i jest to miejsce, gdzie można rzeczywiście odpocząć, odetchnąć od hałasu, od miasta. Odpoczynek, ważna rzecz. Pan dyrektor wspomniał o tym, że tutaj w Zamku w Rogowie Opolskim znajdują się wyjątkowe zbiory. Są też rękopisy. Rękopisy, o których porozmawiamy już za chwilę. Panu dyrektorowi bardzo serdecznie dziękujemy za tą krótką historię. Dziękujemy bardzo. To jest, drodzy Państwo, też wspaniałe miejsce, które myślę jest inspiracją dla wielu artystów, dla ludzi, którzy być może są poetami. Myślę, że tutaj warto przyjechać i poczuć klimat tego wspaniałego zamku. I zgodnie z zapowiedzią, drodzy Państwo, będziemy teraz rozmawiać o wyjątkowych zbiorach biblioteki, a także o wyjątkowych rękopisach. Z nami jest pani Mirosława Koćwin, autorka książek o Rogowie Opolskim. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Bo te zbiory rzeczywiście bogate. Bardzo bogate. Mamy starodruki, rękopisy, zabytkowe grafiki i zabytkową kartografię. I te najstarsze? Najstarsze też. Na przykład mapy Śląska, którymi się bardzo szczycimy. Z 1545 roku mapa Sebastiana Minstera, wydana w Bazylei u Henryka Petriego. Jest to mapa trzeworytowa, na której nie jest zbyt dokładna, ale ważne, że jest to pierwsza mapa, na której samodzielnie pojawia się Śląsk jako kraina geograficzna. Zawsze mam wrażenie, jak jestem w takich miejscach, chociaż wiemy, że tutaj do tej biblioteki, do tych zbiorów wejść tak naprawdę nie wolno, prawda? To jednak czuję się ten ogromny respekt przed historią i ten szacunek do tego, że właśnie już kiedyś tak pięknie te księgi wydawano. Wejść do magazynów nie można, ale oczywiście udostępniamy te zbiory w czytelni po uprzedniej zgodzie pana dyrektora. Trzeba się ze mną skontaktować, umawiamy się w Rogowie i udostępniam zbiory. Chyba, że są zdigitalizowane, bo mamy przecież Opolską Bibliotekę Cyfrową, w której staramy się umieszczać coraz więcej naszych zabytkowych zbiorów. Ale są też obostrzenia pewne, jeżeli chciałoby się przeczytać taki starodruk lub też zajrzeć gdzieś do dawnego pisma. Co trzeba Mówisz zrobić? O białych rękawiczkach? Tak, w białych rękawiczkach, ale nie chodzi o to, że są białe, tylko o to, że bawełniane i nie pozostawiają śladów na odcisków na papierze. Czy ta niezwykła kolekcja się powiększa? Czy Państwo poszukujecie takich starodruków? Tak, poszukujemy tych starodruków, nie tylko starodruków, pozostałych zbiorów zabytkowych też. Jeździmy na aukcje, korzystamy z aukcji internetowych, kupujemy od prywatnych właścicieli. Trzeba powiedzieć, że przed wojną, kiedy właścicielami zamku byli Haubicowie, także posiadali bibliotekę. Niestety z tej biblioteki nic się nie zachowało. Wprawdzie mamy niektóre zbiory z biblioteki Haubiców, ale zostały kupione na aukcjach. Jest to wartość bezcenna i teraz uprzedzamy wszystkich złoczyńców, niegodziwców i złodziei, że tutaj ochrona działa 24 godziny po prostu na dobę i nikogo nie wpuszcza. Tak. Są bardzo dobrze strzeżone, ale też mają świetne warunki mikroklimatyczne, odpowiednia temperatura, wilgotność. Zbiory te co prawda wyjeżdżają
czasami z Rogowa, są prezentowane na wystawach w kraju i za granicą, bo przecież współpracujemy z licznymi bibliotekami zagranicznymi, które mają równie, a może jeszcze bardziej cenne zbiory. Ale dla nas one są najcenniejsze, bo są nasze, obrazują przeszłość Śląska, przeszłość Polski, całej Europy. I tego terenu. Z tego terenu na przykład pochodzą rękopisy, licznie reprezentowane przez dokumenty pergaminowe. Powiem może o najstarszym z 1324 roku. Dotyczy wsi Oracze pod Krapkowicami. Został wystawiony w kancelarii księcia Alberta Wielkoszteleckiego, syna Bolka I. I dokument ten pozwala mieszkańcom wsi Oracze na obniżenie podatku gruntowego ze względu na klęskę nieurodzaju. Dokument jest zaopatrzony w piękną pieczęć Alberta Wielkoszteleckiego, przytwierdzoną do pergaminu takim zielonym sznurkiem. Dokument jest po konserwacji. Jak wiele innych z tej kolekcji, udało nam się kupić w 2000 roku ponad 40 rękopisów. Większość to są pergaminowe i ten, o którym wspominałam, jest najstarszy. A właśnie chciałam zapytać o liczby. Jak okazały jest ten zbiór w Państwa bibliotece? No, myślę, że bardzo okazały. Około 3000 starodruków, 500 rękopisów, ponad 500 map, atlasów i prawie 2000 grafik zabytkowych. Grafik od XVI do początku XX wieku, reprezentujących różne szkoły graficzne, niderlandzką, francuską, niemiecką, włoską. Są przepiękne zbiory o tematyce historycznej, pejzaże, sceny rodzajowe, jak również biblijne, między innymi już po konserwacji właśnie tej unijnej, która teraz trwa, cykl pokazujący ilustracje do Starego i Nowego Testamentu. Autorem był Liken, właściwie rodzina Likenów, Jana i Kaspara Likenów. I grafiki te zostały wydane przez Weigla w Norymberdze w 1708 i 12 roku. Między innymi dlatego warto odwiedzić Rogów Opolski, zamek w Rogowie Opolskim, ponieważ tutaj oprócz tego, że można poczuć historię, to niemalże jej dotknąć. No, prawie że dotknąć. Nie wszystko można dotknąć, dlatego zapraszam też do korzystania z naszej Opolskiej Biblioteki Cyfrowej. Bardzo dziękuję. Pięknie Pani dziękujemy. To naprawdę wielkie bogactwo, drodzy Państwo, te wszystkie starodruki i księgi, które no, świadczą o tym, jak piękna była historia. A teraz dowiemy się od mieszkańców Rogowa Opolskiego, dlaczego warto tutaj mieszkać. Co tutaj tak naprawdę jest wyjątkowe? A taką sondę przygotował Maciej Krzemiński. Około 650 mieszkańców, czyli 182 razy mniej niż w stolicy województwa. Na pewno też jeden kot, któremu życie płynie raczej spokojnie i przymilnie. Zapytaliśmy się mieszkańców Rogowa Opolskiego, za co najbardziej kochają swoją wieś. Według mnie lepiej jest mieszkać na wsi niż w mieście, ponieważ i każdy siebie zna i wszędzie dookoła znajomi. I jest ten, jak przychodzi obojętnie kto, to dzień dobry i tak dalej. I jak coś załatwi czy coś, no to na pewno lepiej niż w takim mieście. Tutaj się urodziłem, tutaj mieszkam i myślę, że warto mieszkać. A czym się cechuje życie tutaj, nie wiem, spokój? No na wiosce, jak to na wiosce, spokojnie, nie ma takiego chaosu. Bliski dostęp do autostrady, blisko Opole, blisko Krapkowice, także są miejsca pracy. Jest okej. Mi się wydaje, że jest bardzo dobrze, mieszkając w takiej małej społeczności, gdzie wszyscy się znają. Tutaj jest naprawdę miła atmosfera, ludzie ze sobą żyją w zgodzie. Także to jest naprawdę pozytywne. No i to, że wszyscy się znamy, to też daje duże możliwości do wspólnych akcji, takich społeczności, jak na przykład są dożynki. Fajnie się żyje, jest dużo przestrzeni, cicho, spokojnie. Tylko jest problem z tym, że niestety skałki są zamknięte i już nie można pływać. Fajni ludzie są tutaj, dużo się dzieje na wiosce, dużo jest imprez i no jak widać mamy tutaj też sklepy, dwa w sumie. Stację benzynową mamy blisko i zjazd na autostradę też mamy blisko. Ja mieszkałem na Podkarpackiej na przykład. To było 25 lat już tu mieszkam. No lepiej jak tam na przykład, nie? Jest praca, w ogóle nie. Mieszkańców mało, ale to nie problem? To co to za różnica?
czy mało, czy dużo. Dobrze jest tutaj? Dobrze, mi się podoba. Mhm. A z transportem? No, wioska jest raczej nieduża, ale nie ma problemów, nie wiem, z pracą, z dojazdem gdzieś? No jeżeli by nie było pracy, to ja bym tu nie mieszkał, nie? Tam nie miałem pracy, nie miałem nic. Tutaj mam pracę jedną, później teraz drugą. Rodzinę utrzymuję i jest okej, okay, nie? No jest spokojnie, ładnie. Domki zadbane, wioska zadbana. Jest super. Mieszkańców mało, mniej niż 700. Nie problem, chyba się wszyscy znają. No znają się. Mhm. A na przykład z dojazdem do większych miast, jak tam jest? No, trzeba mieć samochód. Dobrze się mieszka. Aha, ale czemu? Tak, no jak to powiedzieć? No jest człowiek zadowolony z tego, co się ma i jak się żyje. Warto mieszkać w Rogowie. Fajna wioska, przyjaźni ludzie. Szkołę mamy, kościół mamy, zamek mamy. Jest tylko zwiedzać i przyjeżdża do nas. A jak to, czego tutaj ludzie szukają? Spokoju chyba? No spokoju, na pewno mamy spokoju więcej jak w mieście. No i drodzy Państwo, wszystko jasne, wiemy dlaczego warto tutaj mieszkać, więc może ktoś ma ochotę się przeprowadzić, kto wie, ale na pewno wiemy też, że właśnie w okolicach Rogowa Opolskiego są bardzo młodzi, zdolni artyści, a oto dowód, z nami jest pan Łukasz Broj, powiedziałam pan, 16-letni pan rzeźbiarz, tak, drodzy Młody, Państwo? Zdolny, utalentowany, a że utalentowany i na pewno zdolny, to mogą się Państwo przekonać, patrząc na to, co mam tutaj na tej naszej tacce tak zwanej. To jest postać znana wszystkim fanom Tolkiena, jest to tak zwany Gandalf Szary, którego Łukasz rzeźbił ile? 20 godzin, tak max. Mniej więcej, no to faktycznie jest wyzwanie, bo to niewielka rzeźba, ale widzę, że tutaj dbałeś o detale. Tak, to oddaje cały efekt, każdy detal tak naprawdę jest bardzo ważny. Łukaszu, twoja rodzina z takim szerokim artyzmem związane jest od dziada pradziada, bo okazuje się, że dziadek również artystą jest i chociażby, tu mam nadzieję, że Państwo za chwilę zobaczą, taki wyjątkowy obraz, który jest obok nas, to autorstwa Twojego dziadka. Tak. Dziadek maluje, tak? Tak, dziadek maluje obrazy, głównie krajobrazy, martwą naturę. A Ty robisz takie piękne ramy, jak widzę. Dlaczego zdecydowałeś się rzeźbić w drewnie? I ile lat temu, od czego się zaczęło? No tak naprawdę zaczęło się to wszystko od takiego od dłubania po prostu nożem, gdzieś tam jest strugania patyków. Później jakoś zacząłem już jakieś kształty z tego robić. A przyznaj się, proca była pierwsza? No. No właśnie, no. No dobrze, bo tutaj widzimy bardzo dużą pracę, ale rozumiem, że ta pierwsza była niewielka. No, no to były takie głównie rybki, ptaki. Zaczęło się właśnie od inspiracji naturą. Później przeszedłem właśnie do książek, do postaci z książek. Albo do ozdób różnych na stół, na meble, takie do postawienia. Co ciekawe, drodzy Państwo, Łukasz przed programem powiedział mi, że on ani się nie uczył nigdy tego i na razie też nie zamierza, czyli samorodny talent, tak? Samorodnym talentem, tak, samoukiem. Jestem w 100% samoukiem. Raz byłem 2 lata temu bodajże na kursie. Kurs odbywałem w Strzelcach Opolskich. Tam to prowadził pan Stanisław Piotrusa. I poza tym tak naprawdę wszystko samemu. Mhm. Ewentualnie internetem się wspomagam. Mhm. Łukasz, powiedziałeś, że inspiracją są dla Ciebie postacie z książek. Mamy Gandalfa Szarego. Pytanie, czy nie myślałeś, żeby tam gdzieś Frodo jakiś się pojawił, tudzież inni bohaterowie tej sagi? No w książce Gandalf założył drużynę pierścienia, dlatego myślę, że niedługo reszta drużyny także się pojawi. Ja podejrzewam, no to wyzwanie. Jedyne, co mógłbym wyrzeźbić, to pierścień. Kto wie? Możesz spróbować, to na pewno. To chyba najprostsze z tego wszystkiego. Chociaż jeżeli się skupimy na tych detalach i tym piśmie, nie pamiętam jakim, Mordoru, tak, to rzeczywiście mogłoby być trudne. Z tego, co mówiłeś jeszcze przed programem, kiedy rozmawialiśmy, to faktycznie nie myślisz o takiej drodze artystycznej w przyszłości. To jest tylko hobby, prawda? No tak, traktuję to jako odskocznię od codzienności, od szkoły, od nauki. Bo na co dzień biochem, tak? Tak. W liceum. Czyli faktycznie jakoś w tę stronę chcesz pójść? No myślę, właśnie już jestem na tym kierunku biologiczno-chemicznym. Dostałem się do dobrej szkoły, dlatego mam nadzieję, że ją skończę. Pójdę na studia, a to zawsze będzie gdzieś moją pasją. No właśnie, ale moją miłością. Studia w kierunku biologii, chemii, czy raczej właśnie... Biologii, chemii, dokładnie. Dobrze, tak. Jeszcze o wystawy chciałem zapytać. Czy gdzieś z dziadkiem planujecie wspólną wystawę zrobić swoich prac? No i ja i dziadek tak raczej tworzymy w domu gdzieś tak. Bardziej prywatnie. Dla siebie. To dla siebie, dla znajomych, dlatego nie wystawiamy swoich prac. A zdarza się, że ktoś przyjdzie i powie, a wymyśliłam sobie coś fantastycznego, zrobisz?
Nie zawsze się to udaje, właśnie to jest ten problem. A miałeś takie zamówienie już, taką prośbę? Na przykład, że ksiądz przyjechał i powiedział, chciałbym rzeźby do kościoła? No akurat tutaj, to papugę, którą tutaj widzimy, to mój znajomy, on mi to zaproponował. To akurat się udało w 100%, ale nie zawsze jest to wykonalne, bo głównie ja muszę chcieć to wykonać. Ja muszę mieć gdzieś tam już wcześniej zaplanowane to w głowie, jak to będzie wyglądać. A rysujesz wcześniej? Taki projekt sobie robisz? Tak, rysuję gdzieś tam na początku na kartce, później to jeżeli to jest to możliwe, odbijam to na kalce, na kawałku drewna, no i odpowiednio wycinam, kształtuję. Po prostu tworzysz. Talent, po prostu talent. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy Łukaszu. Ja też nie bez powodu powiedziałem o tym księdzu, i zamówieniu przez księdza jakiejś figurki, ponieważ dziś odwiedziliśmy wyjątkowego, bardzo pozytywnego proboszcza właśnie tutaj z Rogowa Opolskiego. O tak, i w przepięknym kościele byliśmy. Proszę zobaczyć. Wyjątkowo zdolny, młody artysta, a w tej chwili o duchowej sferze Rogowa Opolskiego, ponieważ jesteśmy w parafii świętego Filipa i świętego Jakuba w Rogowie Opolskim i porozmawiamy o bogactwach tego miejsca z księdzem proboszczem, ksiądz Józef Urban. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, jesteśmy w wyjątkowym kościele zabytkowym. Właściwie ta część, w której stoimy, jest dobudowana później. Tak. W XIII wieku cały kościół to właściwie było prezbiterium obecne, czyli kaplica zamkowa wtedy. A w XVII wieku, początek XVII wieku, dobudowano resztę, główną nawę, prawda? I w ten sposób kościół mniej więcej w tej postaci się kształtuje od XVII wieku. Słyszeliśmy od dyrektora Chrobaka, że było tajemne przejście. To było czy nie było do kościoła? Nie potrafię powiedzieć, czy tak, czy nie. Sam tego nie dochodziłem. Nie potrafię tego potwierdzić. Brzmi to na pewno sensacyjnie, ale nie wiem. No, są źródła, które mówią, że tak. Trzymamy się tej legendy. Tak. Proszę księdza, kościół z zewnątrz wygląda tak dosyć niepozornie, natomiast jego bogactwo to wnętrze. Tutaj stoimy koło ambony, na której chyba już homilii się nie wygłasza. To prawda, ale jeszcze nawiążę do tego, co pani powiedziała, że z zewnątrz może nieciekawie wygląda. Otóż w tej chwili jesteśmy na etapie pracy, architekt pracuje nad przygotowaniem dokumentacji do odnowienia elewacji. Fachowa, konserwatorska elewacja będzie robiona w przyszłym roku. To będzie duża inwestycja, żeby kościół wyglądał pięknie, fachowo był zewnętrznie odnowiony. Natomiast w środku rzeczywiście są takie perełki pod względem, powiedzmy, historycznym, architektonicznym, jak ambona, najbardziej znana chrzcielnica, tudzież ołtarz odnowiony 2 lata temu. To może przejdźmy do chrzcielnicy i powiedzmy troszkę więcej o niej, bo faktycznie historia jest niezwykła, bo ona składa się wręcz z kilku części. Tak, to jest taka kompilacja. Oczywiście nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jak to powstało, ale po pracach konserwatorskich okazało się, że jest to chrzcielnica złożona z 3 elementów. Jedna z 2 najstarszych na Śląsku, nie tylko na Opolszczyźnie. Ta przykrywa drewniana jest z XVIII wieku. Najcenniejsza rzecz, najstarsza, jak twierdzą badacze, jest z XII wieku. I to, co ciekawe, jest część środkowa. Tak, tak, tak. Tu jest ta właściwa mensa, to właściwe naczynie z wodą chrzcielną, którą zawsze święcimy w Wielką Sobotę. To jak to się stało, że to wszystko tak ładnie jest połączone? Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ale domyślamy się, że mógł to być wiek, nie wiem, XVIII czy wcześniej, kiedy to połączono i ta chrzcielnica mieściła się troszkę w innym miejscu, ale jest w naszym kościele takim zabytkiem najbardziej znanym w ogóle. No właśnie, zabytek najbardziej znany i dlatego też tutaj najwięcej, właściwie inaczej, bardzo dużo osób nie tylko z Opolszczyzny przyjeżdża, żeby tą chrzcielnicę sobie zobaczyć. Tak, zgadza się. Byli przedstawiciele na przykład z Politechniki Wrocławskiej, badacze takich właśnie obiektów zabytkowych i są prace, które próbowały rozszyfrować te napisy.
no mówię, to jest już bardzo specjalistyczna praca wykonana i... I to ciągle jeszcze zagadka, ale... Do pewnego stopnia tak. Ale myślę, że warto powiedzieć o wspaniałym ołtarzu, też oczywiście zabytkowym, pięknie odrestaurowanym. Tak, ołtarz jest od kilku lat, niespełna 10, w rejestrze zabytków, u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. I ten ołtarz został odnowiony 2 lata temu, pracownia pana Barskiego z Nysy. Wrócono do pierwotnego stanu tego ołtarza. Wyglądał nieco inaczej, ta nastawa ołtarzowa. Prace trwały ponad rok, półtorej roku. Koszt wyniósł 144 tysiące. Dzięki ofiarności parafian, ale też poważnej dotacji ze strony państwa udało się tak pięknie przeprowadzić konserwację i wszystkim się podoba. No to jeżeli ktoś chciałby się pojawić, zobaczyć to wyjątkowe miejsce, kościół cały czas otwarty, czy trzeba tylko i wyłącznie na mszę przyjechać? Jeżeli tak, no niestety, to proszę powiedzieć kiedy. Przykro proszę mi bardzo, ale kościół jest zamknięty. 2 lata temu, w zeszłym roku mieliśmy włamanie. Zamykamy kościół niestety, ale ktokolwiek chce zajrzeć do kościoła, może podejść czy do mnie, czy do sąsiadów, którzy dysponują kluczami, mogą pokazać kościół w każdej chwili. Ja kiedy jestem na miejscu też bardzo chętnie pokażę. No chyba, że przyjadą na mszę, które o godzinach? A no wtedy kościół jest oczywiście otwarty codziennie przed 18, w niedzielę do południa. Nie wiem, czy państwo wiecie też o tym, ale ciekawe jest też podziemie tego prezbiterium, gdzie znajdują się trumny z właścicielami zamku. Proszę bardzo. Jest ich kilkanaście. Jest to oczywiście zamknięte, zabezpieczone. Właściciele zamku nie tylko katoliccy, ale też byli przez pewien czas protestanccy, też byli tutaj chowani, ponieważ oni dbali o ten obiekt. Taki ekumenizm sprzed oficjalnego ekumenizmu z początku XX wieku, gdzie protestanci, ponieważ większość tutaj miejscowa katolicka pracowała na zamku, więc tutaj mamy wejście właśnie do tego podziemia, jeśli tak można powiedzieć. To ciekawi zwłaszcza dzieci, gdy się mówi o tym, że są tutaj, prawda, pochowani dawni mieszkańcy. Ale ja nie chcę się rozwodzić za bardzo, państwo macie mało czasu dla mnie. Proszę księdza, historie są niezwykle ciekawe. Ja myślę, że warto po prostu tutaj do kościoła przyjechać i posłuchać tego wszystkiego, co ksiądz ma do opowiedzenia. Tym bardziej, że w ogóle ten styl artystyczny tutaj i trochę barok i nie tylko, bo jest też przemieszanie stylów w kościele. Tu mamy gotyk. Klasyczny gotyk, gotyk. I to nie neo, tylko gotyk, bo to jest XIII wiek, prawda? A późniejsza część już jest taka też nieoryginalna w stosunku tego, co było w XVI wieku. Czyli trochę eklektyzm, nie da się ukryć. Niewątpliwie. Pozostaje nam zachęcić do odwiedzin tej wyjątkowej parafii. My za moment oczywiście zmieniamy temat na kulinarny, ale jeśli kiedyś państwo spotkacie księdza w mundurze strażaka, to proszę się nie zdziwić, a my jeszcze tym razem o strażakach będziemy w tym programie mówić. Obiecaliśmy, że wrócimy do tematu kulinarnego i że będzie na słodko. Ta-dam! Jest słodko, drodzy państwo, jest kołacz i to w wersji trojakiej, ponieważ widzę, że jest z serem, z makiem i z jabłkiem. Z jabłkiem, dokładnie. Kołacz czy kołocz? Bo ja zależy gdzie. Bo ja nie jestem ze Śląska Opolskiego, przybyłem tutaj i zawsze miałem wątpliwość, czy kołacz, czy kołocz. To jak u jest państwa? W Rogowie? U nas jest kołacz śląski. Po prostu. Dobrze. Od roku jesteśmy właśnie producentem kołacza śląskiego. Jest to nazwa regionalna tutaj na Opolszczyźnie. Produkujemy kołacz, jak państwo już powiedzieli, z makiem, serem, z jabłkiem. Kruszonka jest zrobiona na maśle, 82% tłuszczu minimum. Ser jest to twaróg półtłusty, mielony. Dodawane są rodzynki i również inne produkty. Skórka pomarańczowa też? Dokładnie. 82%? Mhm. Tak, masła. Masła w kruszonce. Mhm. Dobrze, rozumiem. Rzeczywiście czy jesteś musi już być na diecie od dzisiaj, czy jeszcze się skusisz? Zawsze jestem na diecie i nigdy nie wychodzi. Pytanie, czy ten kołocz śląski musi mieć tajemną jakąś specjalną recepturę, jedną wyjątkową i jest to unormowane jakoś prawnie? Dokładnie. To jest receptura opracowywana dosyć długi czas i my według niej ściśle musimy wykonywać dane produkty kupować i daną technologię
produkcji prowadzić właśnie tutaj kołacz. I jest to sprawdzane poprzez różne instytucje, czy w ten sposób wypiekamy kołacz, żeby go nazywać kołaczem śląskim. No właśnie, bo on powinien też tak naprawdę podobnie wszędzie smakować, prawda? Dokładnie. I być rozpoznawalny dzięki temu, że właśnie jest przepyszny po prostu. Natomiast mnie zawsze bardzo interesuje, jak Państwo przygotowujecie mak, ponieważ kołacz z makiem, no to jest zawsze wyzwanie, dokładnie, prawda? Dokładnie, to jest dosyć pracochłonne i takie troszkę tajniki mamy swoje. Mak jest mielony oczywiście na świeżo w młynku do maku. Następnie jest parzony. Dodawana jest rodzynka, tutaj zdradzę taki sekret, namaczana w rumie. A jednak. Która dodaje takiego właśnie posmaku. Następnie jest dodawany również aromat rumowy i gotowa masa. A są migdały? Bo czasami owszem, niektórzy mówią, są migdały, orzechy mogą się również znaleźć. To już podnoszę wedle uznania. Co Kuba? Bo ja widzę, co ty robisz. Ja już mam talerzyk. Najpierw się, proszę. Który chciałbyś kawałeczek spróbować? Z rogu. Ten tutaj pierwszy. Tak, ten z rogu. Serem, proszę najpierw bardzo. Państwu proszę. Narobimy smaka. Ja podejdę do naszego kolegi operatora, który ładnie to pokaże wszystko, jak to wygląda. I teraz Państwo mogą nam zazdrościć, że my konsumujemy sobie takie tutaj cudne rzeczy. I uwaga. Mówisz my? Chyba jednak mówię ja. Ty. Uwaga, jem. Ja to widzę, smacznego. Że, właśnie, smacznego. Ja widzę, że Państwo nie żałujecie cukru pudru. No właśnie. Na bogato musi być. Tak, musi być na bogato i oczywiście kołacz musi być z cukrem pudrem, a nie z lukrem. Nie, musi być z cukrem pudrem, koniecznie. Dobrze, dobrze, ja widzę, że rozmawiamy sobie, no tak. Dobrze, a jeśli chodzi o ten kołacz z jabłkiem, z makiem i serem, to są tylko te trzy możliwości, czy jeszcze również czasami kołacz z posypką tylko? Kołacz śląski, tak zwany drożdżowy, suchy, to jest ciasto drożdżowe, wyrobione według ściśle określonych receptur. I następnie jest na to kładzona kruszonka na maśle. A to ciasto jest drożdżowo-kruche? Nie, czy? Drożdżowe, typowo drożdżowe. Typowo drożdżowe. Tak. Dobrze. Kuba, przekonałeś? No jakbyś chciała spróbować, proszę bardzo. Myślę, że jest. Nie mamy tyle czasu, bo nie mogłabym mówić. Jest przepyszny. Szanowni Państwo, jeżeli będą Państwo w Rogowie Opolskim, chcą spróbować kołacza śląskiego, tego tradycyjnego, pozdrawiamy, znaczy zachęcamy. I zapraszamy. I zapraszamy. Nie da się ukryć. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Ja myślę, że każdy, kto zje taki kołacz, to będzie miał dużo siły, prawda? Na pewno ja mam. Dlatego teraz porozmawiamy ze strażakami. Szanowni Państwo, wątek kulinarny jak zwykle przyjemny, ale właśnie jak już się najedliśmy, to znaczy, że mamy siłę do tego, żeby na przykład gasić pożar. A z nami pan Karol Stach, prezes OSP w Rogowie Opolskim, a także pan Norbert Kowalik, naczelnik OSP. Witamy serdecznie. Drodzy panowie, no historia Straży Pożarnej w Rogowie to sięga już naprawdę wielu, wielu lat. No tak, straż według naszych danych to powstała w 1893 roku. Ale wiemy, że już przed tym była jednostka, tylko nie umiemy dojść do papierów, który by... To jak gasili kiedyś? No kiedyś, wie pan, tu była w 1893 roku sikawka ręczna, którą ciągli ludzie. I był zbiornik 200-litrowy. I to tą sikawką, no na miejscowości nie było tyle domów, co teraz, w miejscowości gasili tego. Później w 2002 dostali tą sikawkę, która jest aktualnie. 1902, widzimy, 1902. Jest ładnie napisane. Ona do dzisiejszego czasu istnieje i działa, sprawna jest. A ile osób było potrzebnych, żeby taką sikawką? 10 osób. To było podzielone, że z każdej strony po czterech pompowali. Jak chcecie, to wam to pokażę, ale pompowali. I dwóch rozwijało linię gaśniczą. Ale przedtem z tych czterech jeszcze rozwinęli linię sawną, która ciągła wodę. No ale oczywiście w straży jest tak, że wszystko się rozwija, zmienia i ja myślę, że tutaj pan naczelnik powie o tym, co teraz, bo stoimy na tle no chyba dosyć nowego wozu, nie mówiąc o tym, że zupełnie niedawno, bo rok temu budynek straży nowy został wybudowany. Dokładnie tak. Samochód ten, który właśnie widzicie tutaj z tyłu, dostaliśmy w 2011 roku.
No i obecnie cały czas tym samochodem jeździmy do akcji. Mamy jeszcze dwa pojazdy. Jeden ciężki, tutaj w garażu stoi Jelcz, i lekki samochód VW. Tutaj funkelnówka, można powiedzieć. Ten był dokładnie całkiem nowy, jak żeśmy go otrzymali. Dobrze, znajdujecie się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Od roku którego? Od 1997 jesteśmy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Mhm. No właśnie, byliśmy jedną z pierwszych jednostek, która wchodziła do Krajowego Systemu. Czy to, że jesteście w tym systemie, pozwoliło wybudować zupełnie nową remizę, która jest po naszej prawej stronie? Dokładnie tak, bo po prostu w tej starej remizie no, nie mieliśmy nawet zaplecza do szkoleń, nie mogliśmy się nawet po akcji dobrze wymyć, i na obecną chwilę w zeszłym roku otworzyli no, tą remizę, i teraz już tam mamy zaplecze socjalne, salkę do szkolenia, więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. A czy są jakieś zawody, w których Państwo jako strażacy bierzecie udział? My wiemy, że tutaj takim honorowym strażakiem jest ksiądz proboszcz z Rogowa. No tak, kapelan wojewódzki jest honorowym członkiem. No a o zawodach, no to mówiąc, uzyskujemy wyniki, no nie bardzo, ale dobre. Zrobiliśmy, zaraz w którymś to roku było, zrobiliśmy mistrza województwa. Zawody się odbywały w Otmicach, pokonaliśmy wszystkich konkurentów województwa. Pierwsze miejsce dostaliśmy w nagrodę samochód bojowy Star. A czy, przepraszam, bo Ania wspominała o tym, że ksiądz jest honorowym członkiem. Może dziwne pytanie, ale odpowiedź też może być zaskakująca. Czy ksiądz proboszcz brał udział w akcjach, kiedy widzieliście, jak sobie radzi? No, w akcjach byśmy nie widzieli, ale wyżej umie rozwijać. A, to najważniejsze. A proszę powiedzieć, czy ta zabytkowa tutaj sikawka też kiedyś brała udział w jakichś zawodach? No, a to nie powiedziałem przed tym. Tak, były zawody strażackie sikawek ręcznych, ale to myśmy jeszcze samochodu nie mieli. Były w Krapkowicach. Nasza drużyna zdobyła pierwsze miejsce, później jechali do Brzegu, też pierwsze miejsce, no a to jeszcze województwa nie było, to był taki rejon i to były takie rejony złączone w Jastrzębiu i też zrobili pierwsze miejsce. To jeszcze zapytamy o czasy współczesne. Ilu obecnie strażaków w OSP? Znaczy członków mamy 65, z czego 23 jest uprawnionych z badaniami, z kursami, żeby brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. I zachęcacie Państwo do tego, żeby nowi przybywali, bo to zawsze warto mieć silną ekipę. Bardzo dziękujemy, a ja myślę, że woda to jest też bardzo potrzebna do tego, żeby ogród uprawiać, Kuba, prawda? To prawda. Byli z nami najlepsi sikawkowcy z Rogowa. Z Rogowa. W województwie, którzy mają najlepsze węże po prostu, a teraz też wężami działa i sprawnie działa pewna pasjonatka ogrodów. Zobaczcie Państwo, tutaj w Rogowie są przepiękne ogrody. Ogród i ona to jedność. Pierwsze oznaki wiosny to swoisty sygnał dla pani Brygidy Przywary, aby wyjść z domu i niemal cały czas spędzać w ogrodzie, który pielęgnuje z wyjątkową pieczołowitością. I tak co roku niemal od 30 lat. Wszystko zaczęło się od małego ogródka przed domem, który postanowiła upiększyć na wzór zachodnich ogrodów alpejskich, które widziała podczas swoich podróży. Jak postanowiła, tak zrobiła. Przedogródek jest oryginalną wizytówką domu. Pani Brygida tworzy tam bukszpanowe rzeźby. Z przedogródka do części ogrodowej wchodzi się przez drewnianą bramkę przy dużym budynku gospodarczym. Na jego tyłach znajduje się duży warzywnik, bo pani Brygida postanowiła połączyć elementy kwiatowe z ogródkiem, w którym hoduje własne produkty. W głębi ogrodu nie ma ścieżek. Spaceruje się tu między krzewami, które charakterem przypominają angielskie ogrody wiejskie. Rozrastały się one stopniowo, początkowo wokół drzew. Tworzą je liczne grupy bylin, przenikających się wzajemnie i dobranych tak, by cały sezon coś kwitło. Po kilku latach od stworzenia swojego wymarzonego ogrodu, pani Brygida wspólnie z mężem postanowiła coś zmienić. W ten sposób powstał duży staw, który z czterech stron otacza zbudowany przez nich skalniak. Staw wzbogacają przepiękne, kolorowe ryby, o które w szczególności dba mąż naszej bohaterki. Pani Brygida w dalszym ciągu jest zakochana w swoim ogrodzie, który sukcesywnie stara się upiększać. Obowiązkowym punktem w jej kalendarzu jest coroczny wyjazd na lato kwiatów do Tmuchowa, skąd przywozi kolejne rośliny do swojego różnorodnego ogrodu.
Jej wysiłki zostały docenione w 2012 roku. Ogród pani Brygidy został uznany za najpiękniejszy ogród opolszczyzny w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Opolskie Kwitnące. Po cichu pani Brygida wierzy, że ten sukces uda się jej jeszcze kiedyś powtórzyć i pracuje nad tym, aby jej ogród był najpiękniejszy w Polsce. Absolutnie niezwykły ogród. Prawda? Mhm. Miałeś szczęście, że byłeś pani Brygida. I to doceniony ogród. Tak, właśnie. Najlepszy ogród 2012 roku, a pani Brygida, tak jak podsumowałem, marzy o tym, żeby to był najpiękniejszy ogród w całej Polsce. Drodzy Państwo, z nami dwie młode, utalentowane, zdolne, wyjątkowe, niepowtarzalne i mógłbym tak mówić. Ale teraz zrobiłeś wstęp i dziewczyny na pewno sobie teraz pomyślą, to musimy świetnie zaśpiewać. No dobrze, Ewa Szafrańska i Klaudia Seget z klubu wokalisty w Krapkowicach. Witamy Was serdecznie. Dobry. Czy to Żaneta Plotnik Was przygotowuje do tych występów? Tak, to właśnie ona nas cały czas prowadzi w tym naszym muzycznym życiu, jest z nami i nas wspiera. Mentor, taki mentor. Ja chciałbym w ogóle zacząć od tego, jak zaczęła się wasza przygoda z muzyką, skąd się to wzięło, bo zwykle jest tak, że wokalistki, młode w szczególności, no bo ja śpiewałam na Akademii Szkolnej już w pierwszej klasie podstawówki, tak było czy nie? Tak było, również w tym przypadku. Ale ogólnie to zaczęłam, od małego w ogóle śpiewałam zawsze w domu i to jakoś zawsze ze mną było. Na konkursy jeździłam różne i... I się wygrywało też? Czasami. Ale to jest tak, że w genach było? Czyli babcia śpiewała, mama śpiewała i ty śpiewałaś? Śpiewasz? Niby nikt nie śpiewa, ale jednak gdzieś jakieś te uzdolnienia muzyczne w rodzinie są. No dobrze, śpiewacie dzisiaj w duecie. Czy to tak zawsze, czy wyjątkowo na poczet naszego programu? Już rok temu właśnie robiliśmy projekt muzyczny Zaucha i wtedy razem śpiewaliśmy nasz pierwszy duet i to już teraz jest drugi, ponieważ szykujemy się do naszego recitalu, który odbędzie się 1 czerwca w Krapkowicach w Parku Magnolia i serdecznie zapraszamy. Zachęcamy bardzo. Fantastycznie. Was. Projekt Zaucha to oczywiście były piosenki pana Zauchy. Dzisiaj piosenka zagraniczna, Ocean. Tak. Cóż to za twór, bo przepiękny, mieliśmy okazję słyszeć na próbie, ale kto w oryginale? Bo ja, szczerze mówiąc, ten utwór po raz pierwszy słyszałem i jestem zachwycony. No to jest dość mało znany chyba zespół albo dziewczyna. Don't Ask. Don't Ask. Okej, czyli nie pytaj po prostu. W tłumaczeniu. Dobrze. Drodzy Państwo, jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę i mam nadzieję, że Państwo to wyłapali, to też ciekawostka. Dziewczyny mają bardzo różne dwa głosy, ale w momencie, kiedy zaśpiewają razem, one się tak cudownie te głosy komponują, że mam nadzieję, że... Zharmonizują się pięknie. Tak, że Państwo to też dostrzegą. No właśnie, wiele godzin ćwiczeń często się spotykacie w Krapkowickim Domu Kultury? No tak, mamy raz z panią Żentą raz w tygodniu zajęcia, ale już poza tym już się same często spotykamy i ćwiczymy razem. A że śpiewają pięknie, będziemy mogli się przekonać już za chwilę. Tak, bardzo dziękujemy i trzymamy kciuki za występ, bo wiemy, że jest chłodno, no a na gitarze łatwo się wtedy nie gra. Będzie pięknie na pewno. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, powoli czas naszego spotkania dobiega końca. I zaraz zapowiemy, gdzie będziemy w przyszłym tygodniu, tym bardziej, że to będą miejsca dwa. Aniu, czy czujesz się zachęcona, żeby przyjechać i odwiedzić Rogów jeszcze raz? Ale oczywiście, że tak. Tym bardziej, że byłam tutaj naprawdę dosyć dawno temu i wypiękniał zamek i to jest cudowne. Dlatego zachęcamy również Państwa do przyjazdu do Rogowa Opolskiego. Warto odwiedzić to miejsce chociażby dla relaksu, dla znalezienia utraconego spokoju. Tak, lub poszukać natchnienia. Artyści naprawdę tutaj przyjeżdżają, piszą wiersze, malują obrazy i to jest cudowne. A jeżeli ktoś jest pasjonatem historii, to też znajdzie coś dla siebie właśnie w tej miejscowości. Zachęcamy bardzo mocno. I Aniu, powiedziałaś także, że będziemy wyjątkowo w dwóch lokalizacjach w przyszłym tygodniu. Dokładnie to prawda. Tak, proszę Państwa. Nas szukać gdzie? Po pierwsze... 2 maja będziemy na ZWM-ie, tak na dobrą sprawę. Tam będzie wyjątkowy piknik kawaleryjski. 2 maja, drodzy Państwo, święto flagi. To taki nadprogramowe wydanie Opolskiego na żywo. A następnie już tradycyjnie,
w sobotę. Dokładnie tak, 4 maja będziemy w Turawie, a tam, drodzy Państwo, regaty. Katamarany będą. Oj tak, będzie wspaniale. I oczywiście oba programy o godzinie 15, dlatego zachęcamy Państwa już teraz do tego, aby byli Państwo razem z nami, jeżeli nie na planie zdjęciowym, to przed telewizorami. Tak, dokładnie. Drodzy Państwo, teraz już specjalnie dla Państwa utwór Ocean i dwie wspaniałe wokalisty z klubu wokalisty w Krapkowicach, a my serdecznie się kłaniamy i zapraszamy raz jeszcze do Rogowa Opolskiego, bo to naprawdę niezwykłe miejsce. A już przed nami Ewa Szafrańska i Klaudia Seget. My Państwu machamy i mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia. I would rather drown than never make a change.